Siema, ja jestem Odbyt Człowiek i witam was w kolejnym odcinku. Dziś zwiedzamy opuszczony budynek. Także zapraszam was na film. Dobrze, no to wychodzimy. O, tutaj ja, siema. Idziemy do pierwszego pomieszczenia i tutaj mamy... Coś jak siłownia. Taka, no taki duży pokój wygląda na siłownię. Mamy też oponę. Dużą od tira. Sprzętów jeszcze pozostawało. No i mamy kolejne pomieszczenie. Tu bym zgadywał, że był jakiś pokój do tańca. Taka lustrzanka, wiecie. W tym ostatnim pomieszczeniu, w tym wielkim pomieszczeniu. A tu mamy jakieś drzwi. Ale one prawdopodobnie prowadzą. Co? Dobra. Czyli słuchajcie, zwiedziliśmy już tam. Czy teraz będziemy się bardziej kierowali do przodu? Gdzieś tam. No to chodźmy. No to słuchajcie, udajemy się teraz tutaj, do tego pomieszczenia. I tutaj mamy gabinet pani pielęgniarki. O! Tutaj zapewne siedziała pani pielęgniarka. Czekała, że ktoś sobie coś naderwie. I potem z tej tutaj szuflady dawała jakiś krem. Czy coś. No to parę rzeczy tutaj prosto. Dobra, to wychodzimy i idziemy jeszcze dalej. Dobra. To teraz się udajemy do szatni męskiej. Szatnia męska. No dobrze. Ślisko trochę. Tu widzimy były drzwi, one są teraz zasłonięte tam tymi lustrami. Są poprzybijane, żeby ich nie było otworzyć. Tu mamy chyba też jakieś drzwi, które są nieużywane. A tam mamy drzwi, które są otwarte. Oj, mamy łazienkę. Tak zwany kibelek. Z prysznicami, o kurka wonna. Mam jeszcze jakieś tutaj rękawiczki pozostawione. Thank you.
chamską. Wow. Tu mamy chyba coś, saunę, co nie? Że, o tutaj mamy nawet węgiel. Że ten węgiel się podgrzewało i z niego wychodziła taka para ciepła. I tutaj siedzieli i się tak leżali. Chyba tak. No i właśnie tutaj łazienka. I kabiny prysznicowe. Czyli teraz byśmy się kierowali tutaj na górę. No to chodźmy. Dobra, słuchajcie, jestem już na górze. I mamy pierwsze pomieszczenie. Zobaczcie, jakie drzwi w ogóle. To jest taka poducha w środku. No, no. Ciekawe pomieszczonko. Mamy krzesło, jakieś kable na podłodze. A tam mamy łazienkę. Czyli idziemy dalej. O Jezu, widzicie to? To są puchary, Jezu. Nie będę wam ich tak z bliska pokazywał, bo łatwo by wam się udało znaleźć lokalizację, ale... Wow. I mamy też kibelek. Z wanną. I z kabiną prysznicową. I nawet z ręczniczkiem. Chodźmy dalej. Wow, tam też mamy puchary. Dużo pucharów, naprawdę. Nie spodziewałem się. Mamy kuchnię z całkiem dobrą kuchenką i z kranem. Czy kran ma wodę? Nie ma. Nie. Ale ludzie, zobaczcie, jak kuchnia. Tu chyba mamy lodówkę. Chyba one są już przeterminowane, wiecie? Fuh. No ale jednak wow. To wychodzimy i idziemy dalej. Tu mamy... Już widzę tam kątem oka te kolejne puchary, ale tutaj mamy widok na to poprzednie pomieszczenie. A tutaj mamy kolejne puchary. Wow!
okej. I mamy pokój następny. Tu mamy jakiś telewizor czy monitor. Dość stary. Dwa czerniki, ja tam serokopiarkę. I krzesło górowe, całkiem niezłe. Czy coś takiego. I taka mała szafeczka na klucze. To idziemy dalej. Mamy medale kolejne. Za dużo na mnie. O Jezu. O Jezu. Ho. Ja nie mogę. Nie wiem, czy nie będę musiał tego zblurować wszystkiego. Tu mamy cały nieotworzony kartą, czy nawet skrzewkę energy drinków. Tam mamy chyba drukarkę. Tak, tam mamy drukarkę. O Jezu. Ja. Ma płytę w środku. Moment. O Jezu. Anytime upgrade. Ale zostawiamy. Dobra, to opuszczamy ten pokój i idziemy do następnego otwartego. Czyli to będzie tutaj.
Mamy wielką tablicę. I mamy... Tutaj musiały być jakieś wykłady, czy coś takiego. To teraz wychodzimy stąd i idziemy tutaj. Niestety nie mogę zapalić latarki, bo by nas było widać w oknach. Tu jeszcze została kola, która jest już czerwona. To ciekawe. Telefon. Odwrócić tą stroną, ale... No całkiem przyjaźnie. Chodźmy dalej. Wchodzimy. No tam jeszcze nie może latarką, tylko postarałbym się nie świecić na okno. Jakaś duża stacja. Nawet z zębatkami tutaj, wiatraczek. Dużo monitorów, drukarki, skanery tutaj. To chyba tyle w tym pomieszczeniu. Także wychodzimy. Dobra, to wyszliśmy z tego pomieszczenia. Jesteśmy w kolejnym. Tu mamy wszędzie porozsypywane styropian. Kuleczkach. Nie za dużo może być widać, bo jest już dosyć ciemno, a ja nie chcę świecić po oknach, żeby nas nikt nie nakrył, także za to z góry przepraszam. Salę. Prawie pusto. Tu jest jeszcze trochę śniegu i poduszka. Taka, wiecie, na głowę. Jakiś kalendarz. Piękna ściana. Dobra, wychodzimy. Słuchajcie, przyszliśmy stamtąd. Jesteśmy już na drugim piętrze. Praktycznie każde z drzwi są pozamykane, a te, co są otwarte, są praktycznie całkowicie puste. Na przykład jedno. Nic tu nie ma, ale z tego, co widzę, tu mogła być sala komputerowa, bo jest dwóch miastek. Każda otwarta sala jest pusta.
gdzie jestem na samej górze. Praktycznie nic nie widać, bo mam sobie latarkę, ale spróbuję w taki sposób. I teraz tak. Idziemy tutaj. Puste pomieszczenie. Nic nie ma. Ciężko mi określić. Z krzesłem.